grubo to wygląda. Grubo, nie? To jest gruba maszyna. To jest diabelski kolor, teraz widać. A to nie jest WD, to jest smar. Zobacz, jaka tu jest prostota. Kto to tak skrzywił? Dlaczego to krzywe takie? Ile tu ludzi serwisuje ten motyl? To jest full serwis? Full opcja. Co pan tu psika? Co pan tu kręci już? Napycham. A, co lżej, żeby chodziło? Tak, nie odbija. Panie, mi to się wydaje, że my tu musimy któregoś się wieczoru umówić na porządny serwis. To moja szmatka od siedzenia. Ładna. To jest zbiornik, on przechyla się w momencie pochyla się tamtą, on kontruje ci, proszę ciebie, przechyla się w drugą stronę celowo po to, żeby motocykl nabierał tak zwanej fazy lotnej. Rozumiesz pan? Faza lotna, czyli skręcasz pan prawo, on pan odbija w lewo. Do kogo pan to mówisz? Proszę pana. Wszystko już gra. Dokładnie. Serwis. Ropa. Ropa. Panie, gdzie gaśnica? Gdzie? To nie tutaj. Prawdziwy poziom oleju. I założę się, panowie, że jest dobry. Bo ten kolega, który tym motocyklem jeździł, on nalał do przesady. Trzeba wytrzeć. Nie odpalać. Znajdźmy najgorszą szmatę, tylko najgorszą. Nie odpalać czasem motocykla na otwartym oleju, bo wyrzuca. O, spodnie mogą być. Te spodnie mogą być. Daj te spodnie. Sprawdzamy poziom oleju. Poziom oleju powinien wyglądać pomiędzy E, F. Rozumiemy się? Sprawdzamy teraz poziom oleju. Full, a E to nie wiem, o co chodzi. E. Sprawdzamy. Można dokręcić. Sprawdzania nie należy dokręcać. Nie? Nie. Dobrze. Proszę pana. Może jeszcze raz go odpalimy na... Nie, bo ja tu mam trawę ekologiczną zasiałem. To wyjedziemy nim do lasu i go odpalimy? W lesie też nie muszę. Zobacz, jest maksymalny stan oleju, to jest po prostu ponad stan. Ale wiesz, że się w tym stan sprawdza po przejechaniu jakiejś odległości? On musi wejść... Tak jest do wymiany, no zobacz, kierownica jest do wymiany, stacyjka jest do wymiany. Nie, no to jest najlepsze kierownica, jaką w ogóle kierownica widziałem. Jeszcze lepszej nie widziałem. Czekaj, wytrzemy go tutaj, żeby się nie zapalił. Nie no, czy na lakier. Lakier, czy taki lakier, panie, to... Gdzie jest to siodło? Tym się żyje. It's life. Nie, do tych bykach takie są. A on ma kolor czerwony, czyli krwisty, jak byk meksykański. Ej, Jasiu, czy ty widziałeś na internecie ten film, jak krosem jeździ nad bykiem skakuje? To powinien być tam, gdzie tu no, właśnie, to jest w rozbębu. A ty, a co gdzie?